Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Kolejny znak, jakim jest strójeczka. Komu teraz? O, rybki. Co czeka rybki? Co kombinują rybki? Co się dzieje u rybek w życiu? Lub działo, lub będzie działo. Oczywiście, tak jak wspomniałam, w którymś filmiku lub nie wspomniałam, to teraz wspomnę. Czytania są ogólne, tak, i u każdego mogą perspektywować, jak to tam się mówi na to. Perspektywować, no, coś takiego. O, u rybek była dobra aura. Energia ogólnie. Teraz się będzie pojawiała zła, czyli będą miał zły czas, zły dzień. Powiemy, dopowiemy sobie, o co tu chodzi, wam wyjaśnię. Karty uciekają. Także, ale mimo że coś strzeliło, o mat, w kostce, o matko. To już dalej strzelało, to po kostce w końcu będę miała. No dobra. No i co u rybków się działo? Pojawiła się na pewno lub pojawi, lub będzie pojawiała, oczywiście widzieli. Osoba z doświadczeniami się, tak? Która dużo przeszła. Albo będzie jakieś pouczenie, było lub będzie, albo po prostu wy się czegoś nauczycie od tej osoby. Czyli przejdziecie dobre mózgi. Opóźnienie. Będziecie jakieś mieli w kwestii pieniężnej, problemy, ostrzeżenie. Czyli na przykład możecie spóźnić się z wypłatą czy coś takiego, ale wypłatę dostaniecie. Udzielenie wsparcia, pomocy, jakiejś pomocnej osobie podacie dłoń lub ona wam poda. Zmiana w życiu finansowym, lepsze perspektywy przyszłościowe, czyli będziecie mieli super zarobki na pewno, będziecie mieli z czego rodzinę utrzymać, może tak. Zmiana w pracy, finanse. Pozytywne znaczenia. Wow, rybki. Złość, impulsywność, gwałtowne uczucie, czyli pojawi się w waszym życiu lub jest, lub pojawi się jakaś osoba, która będzie na was zła lub będziecie na nią zli. Impulsywna. Gwałtowna, ale to wyrzuci w siebie w końcu swoje uczucia, co ona czuje, co ona czuła, a wy tego nie zauważaliście. Będziecie na pewno musieli, brak porażki na pewno będzie. I nastąpi po tych, jak wam to wyzna lub wykrzyczy, bo to będzie osoba bardzo nerwowa z tego, co karty tu mówią. I przypowiednia, po prostu dojdziecie do porozumienia jakiegoś, właśnie w końcu wyrzucicie z siebie to, co czujecie, czuliście. Do tej pory, czego się nie dało porozmawiać na spokojnie. Ostrzeżenie, zmiany, ostrożność w działaniu i w myśleniu. Czyli tak, czeka was jakieś ostrzeżenie, możliwe od tej osoby, której buduje, burzy się złość, tak? Czekają was dobre zmiany, czyli na przykład po tej rozmowie wiadomo, że jakieś zmiany nadejdą. Ostrożność, będziecie ostrożni lub ta osoba lub wspólnie wtedy. Działania, będziecie podejmować wspólnie działania i będziecie dużo nad tym myśleli, gdzie robicie błędy. Uczucia, przejściowe problemy, nieporozumienia. No to tak jak wspomniałam w karcie tej, że po prostu będziecie uczuciowi, ona jest i wy, i po prostu wywalicie na siebie całe uczucia, tak? Będziecie przejściowe mieli problemy w tym stosunku, że tak to określę, uczuciowym, ale życiowym, ale będzie wyjaśnione będą nieporozumienia, także nieźle. Wszystko się ułoży, proszę bardzo. Wszystko się ułoży, sytuacja się poprawi i ulegnie zmianie. Poprawa finansowa, zapowiada się również awans, podwyżka i koniec z problemami finansowymi, jeśli mieliście. A tu w karcie dziś było, że mieliście. Troski, pojawią się troski, nieporozumienia zostaną wyjaśnione i zgoda. Czyli tak jak powinno być, prawidłowo. Nieporozumienia, zdrada, wątpliwości. Kochane rybki, jakie znowu macie wątpliwości? No nieporozumienia to się wyjaśnię, wątpliwości mogą wam się w końcu rozwiać, a zdrada? Nie myślcie, że zdrada zaraz, Bóg wie co, że ktoś was zdradza, tak? Nie. Zdrada może być na przykład to, że po prostu ktoś was kiedyś zranił, tak? Nie grał fair, na przykład po prostu trzymał sztamy z kimś innym, czyli już wam na język polski tłumaczę oczywiście, byśmy się dobrze zrozumieli, czyli po prostu doprawiał wam tak zwane rogi, czyli uraził was, czymś zranił, tak? Z drugą osobą. I do niej dopiero to dojdzie. Ważna wiadomość. Dostaniecie jakoś również ważną wiadomość. Zmienicie podejście do życia przez tą wiadomość na poprawne. Dojdziecie do porozumienia, zmiana życia, skończą się kłopoty.
może też również świadczyć o małżeństwie coś. Otrzymacie wiadomość. Kolejną wiadomość dostaniecie, świetnie, w tym tygodniu, co teraz będzie. Kochankowie, nie, jeżeli jesteście singlami, ok. Pojawi się tu jakiś romans, który się coś przerodzi, ale jeżeli jesteście w stałych związkach, nie ma opcji nawet, żeby mi tu było jakieś flirty czy coś, bo poranicie się i będziecie potem żałować. Ale widzicie przyszłościowo, czyli dla singli dobrze świadczy, dla zajętych nie wolno. Kusić się przestroga, niewierność, fałsz, egoizm, czyli pojawił się, w zasadzie umie się wczoraj, się pojawiło coś takiego, czy dzisiaj, u jednej osoby, która zachowała się wobec mnie bardzo nie fair, ale spoko. Wybaczyłam, ale jej tego nie zapomnę i już ma jej kolejny minus u mnie. Przestroga, niewierność, fałsz, egoizm. No, ktoś jest może być ktoś egoistyczny, czy wy, czy ta osoba, co się pojawi, czy jest. To będzie dla was taką przestrogą, dostaniecie taką nauczkę. Niewierność, czyli nie będziecie sobie ufać. No ja tej akurat sobie nie ufam. I nie tylko tej. I fałsz, no to czy będzie fałszywa, albo po prostu no coś z fałszem związane. Uczucia, osoba, czyli uczucie jakaś wam wyzna osoba i będzie wsparciem dla ciebie, dla was, tak? Dziękuję bardzo, kochane rybki, za wysłuchanie czytania tarota, jak innym znakom również. Życzę szczęścia, powodzenia, trzymam za was kciuki, tak, żeby wam się wszystko ułożyło. Abyście byli w końcu szczęśliwi, tak jak koziorożce, kto tu jeszcze był? Wodniki, tak, rybki. I co? Do zobaczenia.